produkcją udowodniła ona, że jest prawdziwą autorką? Że robi kino autorskie i robi je po swojemu. W tym filmie można było dostrzec naprawdę masę elementów, które rozpoznać można z Wieży Jasny Dzień. Przełamywanie czwartej ściany wzrokiem, budowanie napięcia za pomocą dźwięku bardzo natężonego. Dużo ataków na uszy. No widać, że to jest jej film. On jest jednocześnie bardzo podobny w takich niektórych elementach, a jednocześnie no, też różni się dosyć znacząco warstwą, przede wszystkim scenariuszową. Ale Kamilu, o czym jest ten film? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Grupka 20 studentów hotelarstwa wybiera się na praktyki. Do hotelu. Tak, do takiego ośrodka wypoczynkowego wraz ze spa, z imprezami okolicznościowymi i są oni tam tresowani przez menadżerkę, która bardziej przypomina oficera obozowego niż rzeczywiście pracującą tam jakąś kobietę. I tam młodzież na przestrzeni swoich praktyk zaczyna coraz bardziej popadać w obłęd, przy czym tym obłędem jest oddawanie się swoim wewnętrznym potrzebom, pragnieniom, strachom. Generalnie pierwotnym instynktom. Dochodzi do dekonstrukcji. Tak. Siebie samego, dekonstrukcji świata, w którym się poruszają, dekonstrukcji idei, dekonstrukcji jednostki w ogóle jako elementu społeczeństwa. Tak jakby narzucanie sobie zbyt ciasnych ram społecznych było dla nas niejako szkodliwe. Jakoś my powinni się odwoływać też czasami do swoich jakichś takich pierwotnych instynktów. Przy czym warto zauważyć, że tak naprawdę jest to film dyplomowy dla kierunku aktorskiego. Teoretycznie nie musiała to być wspaniała produkcja, ale jest. Na szczęście jego zawsze stworzyła bardzo dobre dzieło, wykalkulowaną, wysmakowaną i bardzo przemyślaną torturę dla widza. To nie jest seans, który ma sprawiać przyjemność. Absolutnie. I też nie jest to seans, który dopiero gdzieś w 4/5 zaczyna popadać w takie bardzo specyficzne, już metafizyczne przestrzenie, tak jak było przy Wieży Jasny Dzień. Nie. Chwila, zaczynamy, a potem jedziemy po bandzie przez cały czas. Jest to taka klimatyczna kontynuacja po niego. Można by tak powiedzieć. Spodziewaliśmy się antytezy Wieży Jasny Dzień, ale nie dostaliśmy tego. To pani Jagoda jest nie do przewidzenia. Jak na razie Monument to zdecydowany must-watch tego festiwalu. Trafił do innego spojrzenia. Nie wiem, czy słusznie. No wiesz, no nie jest to konwencjonalny film, a kategoria Inne Spojrzenie nie jest od tego, żeby zrzucać tam filmy, które nie nadają się do konkursu głównego, tylko de facto po to, żeby pokazać jakieś inne spojrzenie na kino, którym Monument zdecydowanie jest. No, gdybym chciał rzucić na bardzo głęboką wodę kogoś, kto jest zainteresowany tym, żeby wejść w kino artystyczne, to korciłoby mnie, żeby pokazać mu Monument, ale z drugiej strony mógłbym taką osobę trochę zniechęcić. To ciężkie kino. Trzeba się na nie przygotować, być gotowym, ale no, miałem obok siebie fankę Wieży Jasny Dzień, była zachwycona, a Kamil nawet nie potrafił wystawić oceny na sobie. Jestem głupi na takie filmy, dajcie mi spokój.